Kto to jest galerianka? Dzień dobry. No galerianka to powiem wprost. Jest to odwrotność naszych polityków w naszym kraju, bo galerianki dają, a politycy nie dają. No to tyle tylko. Galerianka to jest osoba, która powiedzmy zarabia na swoje rzeczy w galerii. Powiedzmy sprawia jakąś przyjemność za pieniądze. Nie wiem jak to powiedzieć inaczej. Kim są galerianki? Oj, szczerze mówiąc oglądałem film na ten temat, ale nie interesuje mnie to szczerze mówiąc. Galerianka to jest kobieta niekoniecznie atrakcyjna, która nie ma szacunku do siebie i sprzedaje się dla pieniędzy. Kto to jest galerianka? Osoba, która daje za pieniądze. Galerianka jest to miła, atrakcyjna dziewczyna, która interesuje się dojrzałymi mężczyznami. Co by tu jeszcze powiedzieć? Interesuje się? Czym się interesuje? Czym się interesuje? Szybkimi samochodami. Taka galerianka na pewno ma zainteresowanie szerokie w motoryzacji. Na pewno interesuje się szybkimi autami, motocyklami. Nie wiem, czy ona się jeszcze może interesować. No, perfumerią na pewno, nie? Generalnie. No. Bardzo fajne dziewczyny, no. Galerianka. Ja słyszałem, że to są takie dziewczyny. Dziewczyny, które chodzą po galeriach handlowych, no w celach powiedzmy mało turystycznych, raczej takich kulturalno nazwijmy to zapoznawczych, ale w ściśle określonym celu. Kto to jest galerianka? No raczku, nie. Pani, co pracuje w galerii. Czy ja... No i mi się wydaje, że można tak rozróżnić dwa pojęcia galerianka, tak jak tutaj kolega przedstawił. No i takie drugie jest, ja bym powiedział, takie dość mroczne i nie wiem, czy można tak tutaj się w telewizji wypowiadać, może mi wytną. Można ojej, ale ja nie wiem, czy ja chcę powiedzieć potem może do spowiedzi, bo musiał być albo coś. Raczku, weź mnie tu, poratuj. A wiem, bo z filmu Galerianka znam, swojego czasu był głośny. No jest to dziewczyna z reguły niepełnoletnia, która... No, swoje wdzięki oferuje Walory za konkretne ciuchy, ubiory. Kto to jest galerianka? To jest taka dzida. A co powoduje, że dziewczyna zostaje galerianką? No właśnie, nie wiem, czy, bo to kierunki mogą być różne. Po pierwsze, chyba sądzę, że z koleżankami wpierw pójdzie zobaczyć dziewczyna, jak to się fajnie na wagarach jest. Potem się spotka z kolegami, którzy mówią, no to może my dzisiaj alkoholu nie, ale może by się jakieś narkotyki przydały. No i jakoś trzeba zarobić. No i sądzę, że to jest jakiś kierunek, który powiedzmy zaczyna się, że dziewczyna zostaje galerianką. Wpierw może z jakiegoś takiego z ciekawości, potem z konieczności, a potem z przymusu narkotykowego. Przynajmniej ja tak sądzę. Ja mam taką wiedzę na ten temat i to chyba to. Co powoduje to, że dziewczyna zostaje galerianką? No nie została politykiem. Chęć wybicia się z innego środowiska, na przykład gdy jest biedna, tak, to próbuje zarobić na jakieś rzeczy i chce się stać bardziej lubiana. Chęć posiadania pieniędzy chyba w kieszeni. Nie wiem, może ma jakieś problemy w domu. Jest na pewno wrażliwa, nie może przejść obok, widząc bogatego mężczyznę, który wybiera sobie jakieś tam drogie ciuchy, nie? No ja myślę, że tak, trudna sytuacja ekonomiczna w kraju i też, nie wiem, może jakiś taki patriotyzm, takie oddanie mężczyźnie, w sensie jakby czucie tego swojego miejsca w społeczeństwie, kobiety jako takiej i ona po prostu jakby no widzi w pewien sposób, że część społeczeństwa męskiego jakby ona nie jest szczęśliwa i ona po prostu ma taką misję, chce ją realizować, żeby jakby uszczęśliwić tą część tego społeczeństwa. Przy okazji zarobić. Tego chyba najstarsi socjolodzy jeszcze nie dowiedzieli się, ale tu nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo to nie są z reguły dziewczyny z biednych rodzin. Nie wiem, może jakieś chęć zaimponowania, zadufanie w sobie, standard życia, jaki chce osiągnąć, nie mam pojęcia. A co powoduje to, że dziewczyna zostaje galerianką? Że rzucają ją z domu rodzice. Nie ma forsy. Dziękuję za wywiad. Co powoduje, że dziewczyna zostaje galerianką? Zazdrość koleżanek, które mają coś więcej, na przykład telefony. W Ostrowie jest galeria. Czy spotkał się pan z galeriankami? Nie, dlatego że z reguły chodzę tam z żoną. W Ostrowie jest galeria i czy w Ostrowie są galerianki? No ja bym powiedział, że nie, bo to jest taka trochę bidna galeria, przynajmniej ja nie spotkałem. Ja też nie. Czy nie spotkałam się jeszcze chyba w Ostrowie, tak? Z tym zjawiskiem. Tego to nie wiem. No, oczywiście, że są. Wie pani co, nie wiem szczerze mówiąc, bo nigdy tam nie byłem.
nie mam czasu na to, nie jestem z Ostrowa. Szczerze mówiąc, nie zwracałem uwagi na takie rzeczy, ale no, mam nadzieję, że nie. Ja osobiście galerianek nie spotkałem, jakoś nie gustuję i nie mam ochoty spotkać, ale słyszałem, że to jest dosyć rozwijająca się profesja, nie wiem, czy to wynikająca z sytuacji, że jest bezrobocie na rynku, jeśli to można tak nazwać, a może i trochę wagarów, jak z dawnych czasów. Ile u pana kosztuje udzielenie wywiadu? Za darmo nie udzielą. Nie wiem, jakie ma pan stawki. No, może 5 złotych od pytania. Za 5 złotych, żeby przestań, pan nie udzielą za żadne pieniądze. No, ale chociaż będzie na pasta. Nie, nie. Jaźń, niech się pan o tym martwi. No, ale będzie na nowo. Nie, już na nowo mieszka, to się skończyło, trzeba było do końca dojechać. A to co pan uważa, że każde pytanie jest głupie? Nie, no wie pan, co mnie takie ogłupianie nie obchodzi, ludzie komu coś robią, a nikt nic nie pomogą, takie w ogóle molo nie jest. A to pan potrzebuje pomocy, czy co? Nie, ogólnie. Co się widzi, pan co się robi. Wie pan, widzi pan co się robi. Panie przedstawiał, Żydzi co robią, masoni robią, a wszyscy siedzą, nikt nic nie robi, bo wszyscy się boją, jak to się mówi, mówią tematy zastępcze, pokazują mi nic. No, ale to pan mówi o mediach ogólnopolskich, a mówi o lokalnej telewizji. No to wie pan, że lokalna telewizja to ty... To pod kogoś ty podległy, nie? Komuś ty służy, nie? Jest na kogoś usługa tak samo, nie? No ja, na narodu. No panie, czy nie zgodziłbym się z tym. Na telewizja trwa mnie znaczy w usługach. Na pewno nie na narodu. Nie wiem dokładnie, musi. Czy jest na usługach narodu? Kogo? Trwam? Trwam, no. To jest jedynie co... Weź pani te bzdury. Jedynie radio, telewizja, co tam jedynie coś powiedzą, chociaż nie do końca powiedzą prawdę, no ale... Pytam się, na czyich usługach są. No wie pan, no ty mi na pewno staruje tam Żydzi, starują albo... Ty. Czyli Rydzyk też ma z Żydem, tak? Coś wspólnego? No tak myślę. No czy nie ma wolnych mediów od Żydów? No chyba nie. A tutaj w Ostrowie też wszystkie? Nie wiem jak w Ostrowie, ale tam na pewno też, bo przecież Rydzyk też musi być w układach, bo pan jak nie będzie w układach, to on tak długo by się nie utrzymał. Wszędzie są, ludzie muszą być w układach, układziki, wiedzą panie, gdzie on by się tak utrzymał? Ile razy go odwoływał, episkopat polski był człowiek nie do ruszenia, więc musi mieć jakieś układy. I to skąd można informacje brać o świecie? Iść do kościoła i się modlić, wie pan, tam dostanie pan natchnienia, ale takie bzdury takie.